Państwu, witam na kolejnym wykładzie. Dzisiaj chciałabym przedstawić Państwu kilka zagadnień z historii Hiszpanii początków czy pierwszej połowy XIX wieku i będę mówić Państwu o epoce romantyzmu w Hiszpanii oraz o kryzysie monarchii absolutnej. Kilka słów tak na wstępie o romantyzmie europejskim. Ideologia romantyzmu uwidacznia się w Hiszpanii stosunkowo późno, bo dopiero pod koniec pierwszej połowy XIX wieku. Natomiast początki romantyzmu europejskiego mają swoje miejsce w Niemczech u schyłku XVIII wieku. Ten ruch kulturowy był owocem myśli młodych twórców z tak zwanej grupy burzy i naporu i propagowali oni m.in. poparcie dla literatury ukazującej wzniosłość uczuć czy sentymentalność, umiłowanie pejzażu i natury. Byli oni zafascynowani nocą, tajemniczością, legendami i podaniami ludowymi oraz kultem wolności słowa, myśli i istoty ludzkiej. Poniżej zamieściłam dla Państwa jeden z takich wybranych obrazów dzieł malarskich ówczesnych czasów, namalowany przez znanego niemieckiego malarza tego okresu, Kaspara Davida Friedricha, znanego właśnie ze swoich takich romantycznych przedstawień, a szczególnie jeżeli chodzi o taką przedstawienie takiej dzikiej natury i fantastyczne przedstawienie drzew. Czołowym twórcą niemieckim tego okresu był Wolfgang Goethe z dziełem Cierpienia młodego Wertera. To Państwo z całą pewnością sobie z historii literatury ze szkoły średniej przypominają. W Anglii znani byli na przykład George Byron i jego opowieść Giaur oraz Walter Scott, jego nowela historyczna Ivanhoe. We Francji do wybitnych osobowości epoki romantyzmu zalicza się na przykład spośród wielu innych Victora Hugo, ale przede wszystkim poprzez jego manifest romantyczny. Poniżej macie Państwo podobizny wspomnianych ważnych osobistości tego nurtu kulturowego, tak dla optycznego zapamiętania. Jeżeli chodzi o romantyzm w Hiszpanii, zaczniemy od kilku takich elementów z czasów napoleońskich w Hiszpanii, które były niezwykle istotne dla zmiany tak w biegu historii Hiszpanii, jak i również w nowym kierunku kultury. Wiek XIX w Hiszpanii został zapoczątkowany wkroczeniem wojsk napoleońskich i prowadzoną w związku z tym hiszpańską wojną o niepodległość. Tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że sprytna gra czy taktyka polityczna Napoleona oraz nieudolność ówczesnych władców Hiszpanii, czyli Karola IV i jego syna Ferdynanda, jak Państwo sobie przypominają, była to dynastia Bourbonów, a także ich doradców, czy przede wszystkim właśnie doradców, spowodowały pokojowe wkroczenie wojsk napoleońskich do Hiszpanii w roku 1808. W konsekwencji pod naciskiem Napoleona dochodzi do abdykacji Bourbonów i objęcia tronu przez Józefa Bonapartego, brata Napoleona. Innym następstwem tego faktu historycznego jest próba zreformowania państwa według ówczesnego modelu francuskiego, ale bez radykalnego zerwania z tradycją hiszpańską, ponieważ Napoleon sobie bardzo dobrze zdawał sprawę z tego, że takie rewolucyjne zmiany w obrębie Hiszpanii spowodowałyby powstanie, ogólną mobilizację ludności bardzo katolickiej we Francji. W tym czasie nastąpiły bardzo poważne zmiany, jeżeli chodzi o układy nie tylko polityczne, ale również o sprawy wyznaniowe, sprawy religijne. I w związku z tym już sama obecność, powiedzmy sobie, tych Francuzów, już nie katolickich w większości, powodowała niezadowolenie ludności. Więc gdyby jeszcze usiłowano dodatkowo rewolucyjnie zreformować tak rządy Hiszpanii, jak i w ogóle cały system oparty bardzo mocno na takich powiązaniach religii chrześcijańskiej, katolickiej szczególnie, byłby takim wydarzeniem bardzo niepozytywnym. Roli przebudowy aparatu władzy państwowej w czasach napoleońskich podjęły się kortezy, czyli stanowe zgromadzenie przedstawicielskie, których dotychczasowa rola w rządach państwem była znikoma.
Kortezy składały się z około 150 przedstawicieli różnych stanów, to jest arystokracji, duchowieństwa, mieszczaństwa, uniwersytetów i wojska i obradowały między rokiem 1810 a 1812. Efektem obrad Kortezów był projekt radykalnych zmian ustroju hiszpańskiej monarchii, zrywający z absolutyzmem i proklamujący zasadę suwerenności narodu. Tutaj trzeba oczywiście bardzo mocno podkreślić, że projekt ten był oparty na tych wszystkich zmianach politycznych, jakie już wcześniej miały miejsce w obrębie Francji. Widziano właśnie konieczność takich zmian i odejścia od absolutyzmu i jedyną drogą widziano właśnie w przejęciu pewnych już ustalonych i funkcjonujących zasad rządów w obrębie Francji. W tym przypadku, jeżeli chodzi o Hiszpanię, również na mocy postanowień Kortezów uchwalono konstytucję w roku 1812. Na mocy właśnie tej konstytucji Hiszpania miała stać się monarchią parlamentarną z podziałem władzy na ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą z mocno ograniczoną władzą króla. Konstytucja ta gwarantowała wolność druku, nietykalność osobistą obywateli i ich równość wobec prawa, a także znosiła cenzurę z wyjątkiem druków religijnych oraz, co jest najważniejsze, inkwizycję. Poniżej zamieściłam taką ilustrację przedstawiającą stronę tytułową tej właśnie konstytucji, wydaną w roku, czy opublikowaną w roku 1812 w Kadyksie, gdzie również te obrady Kortezów miały miejsce. Tutaj wraz z pojawieniem się wojsk napoleońskich w Hiszpanii rozpoczyna się rzecz taka w zasadzie historyczna w obrębie Hiszpanii, ponieważ po raz pierwszy w swojej historii w ogóle państwa i istnienia państwa hiszpańskiego, Hiszpania prowadzi wojnę o niepodległość. Wojna ta trwa między rokiem 1808 i rokiem 1814. 1808 to jest właśnie ten rok, w którym pokojowo wkraczają wojska francuskie do Hiszpanii. Choć na mocy układu politycznego między Bonapartem a królami Hiszpanii w 1808 roku te właśnie wojska francuskie zostały wpuszczone do Hiszpanii w sposób pokojowy, to szybko przekonano się o prawdziwych zamierzeniach Napoleona zmierzającego do przejęcia władzy w tym kraju. Po szybkim opanowaniu ważniejszych miast, tak wojsko, jak i urzędnicy francuscy zachowywali się w nich tak, jak w krajach okupowanych. Dodatkowo osadzenie na tronie Bonapartych, czy w osobie właśnie Józefa Bonapartego, wprowadzenie prawa na zasadach francuskich oraz przejmowanie dóbr kościelnych i klasztornych, które następowało przez właśnie te nowe władze, spowodowało niezadowolenie i antyfrancuskie nastroje czy nastawienie ludności. W agitacji antyfrancuskiej ważną rolę pełniły kościoły, szczególnie jeżeli się weźmie to pod uwagę już od roku 1813, to jest po uchwaleniu konstytucji mocno ograniczającej swobody kościoła i uprzywilejowanej części społeczeństwa. To niezadowolenie ludności doprowadziło do otwartych wystąpień mieszkańców miast i ludności wiejskiej. Pierwszym z nich był zryw ludowy w Madrycie, mający miejsce 2 maja 1808 roku. Powstanie to zostało krwawo stłumione, ale choć pokazało słabość militarną Hiszpanii, to zapoczątkowało ono trwały opór wobec okupanta na zasadzie walki ugrupowań partyzanckich, tak zwanych guerillas. Tutaj warto zauważyć, że dzień 2 maja jest do dzisiaj dniem świątecznym, właśnie upamiętniającym ten bardzo bohaterski czyn Hiszpanów. Guerillas i wojna partyzancka były najważniejszym czynnikiem w walce z Francuzami i aż do momentu upadku Napoleona w roku 1814 powodowały dotkliwe straty w szeregach wroga.
Na skutek działań wojennych w Rosji Napoleon wycofał większość wojsk z Hiszpanii, a dalsze kampanie hiszpańskiej wojny o niepodległość doprowadziły do uzyskania niepodległości i uznania Ferdynanda VII za króla Hiszpanii. Tutaj trzeba wspomnieć, że Ferdynand VII po wkroczeniu wojsk francuskich do Hiszpanii był internowany we Francji, z tego powodu później został wypuszczony na wolność i wracał, nie śpiesząc się, do Hiszpanii, która już w tym momencie, czyli w roku 1812, nie była tą samą Hiszpanią, która była przedtem. Przede wszystkim istniała już uzgodniona wcześniej, ustalona wcześniej konstytucja, która godziła w zasadzie w jego dumę władcy absolutnego. Powracający do kraju król odrzuca zatem przyjęcie konstytucji z roku 1812 i przywraca dawny porządek absolutystyczny. Ponadto powołane zostało Ministerstwo Policji do pilnowania właśnie tego nowego przyjętego porządku. Tym niemniej od tej pory powstają tajne organizacje liberalne oraz wzrasta znaczenie wojska, którego przywódcy popierali konieczność wprowadzenia reform i konstytucji. Bunt wojskowych będzie również trwałym zjawiskiem w Hiszpanii XIX wieku. Brak męskiego potomka skłonił jednak króla do zmiany zapisów w prawie dziedziczenia tronu, które już kilkaset lat utrzymywało się w takiej niezmienionej formie, i na mocy właśnie tego nowego dekretu, nowego prawa dopuszczane zostały do dziedziczenia tronu również kobiety, czyli następowało dziedziczenie po linii żeńskiej. W konsekwencji spowodowało to wojnę o sukcesję części niezadowolonych znowu Hiszpanów. Utrata kolonii i znaczenia Hiszpanii jako mocarstwa kolonialnego jest kolejnym skutkiem tych właśnie czasów i tych czasów już ponapoleońskich. Na początku XIX wieku kolonie hiszpańskie w Ameryce były pod wieloma względami samowystarczalne i stały się zdolne do osiągnięcia ekonomicznej niezależności od Hiszpanii. To już Państwo z poprzedniego wykładu sobie z całą pewnością bardzo dobrze przypominają. Ogólna depresja ekonomiczna Europy po czasach napoleońskich także nie ominęła Hiszpanii. Kryzys finansowy uniemożliwiał stworzenie odpowiednio wyposażonej floty i armii, a to z kolei uniemożliwiło przywrócenie hiszpańskiego panowania w koloniach. Ponadto dążenia separatystyczne kolonii hiszpańskich uzyskały podbudowę z dwóch wielkich ruchów schyłku XVIII wieku, to jest wojny o niepodległość kolonii angielskich, czyli Ameryki Północnej, i rewolucji francuskiej z hasłami praw obywatelskich i suwerenności ludu. Również wydarzenia na Haiti i utworzenie Republiki Haiti w 1804 roku nie pozostały bez echa. I tak już w 1816 roku proklamowano pierwszą niezależną prowincję Ameryki Południowej, to jest Zjednoczone Prowincje La Platy. Wraz ze zdobyciem Peru między rokiem 1821 i 1824 kończy się era hiszpańskiego panowania na kontynencie amerykańskim, a w rękach korony pozostaje jedynie Kuba i Puerto Rico. Cechy romantyzmu hiszpańskiego, tutaj kilka takich bardziej interesujących, bardziej szczególnych zagadnień. Panowanie Ferdynanda VII i jego rządy absolutystyczne spowodowały emigrację licznej grupy liberalnej ludności i twórców, której powrót po śmierci władcy w roku 1833 zaznacza się jako początek romantyzmu w Hiszpanii. Poniżej na zamieszczonej ilustracji mogą Państwo podziwiać taki portret zbiorowy autorstwa Antonio Maria Esquivel, który przedstawia ważniejsze postacie ówczesnej literatury. Chodzi tutaj o współczesnych poetów, taki jest też tytuł tego obrazu, zebranych w jednym z takich właśnie klubów literackich. W obrębie romantyzmu hiszpańskiego wyróżniają się dwa nurty. Pierwszy z nich to romantyzm konserwatywny o charakterze chrześcijańskim i patriotycznym, wzorowany na nowelach Waltera Scotta i reprezentowany na przykład w twórczości Duque de Rivas.
Drugi z nich, tak zwany romantyzm liberalny, propagował ideologię postępu i rewolucji, opierając się na wzorach m.in. Victora Hugo. Jego przedstawicielem na gruncie hiszpańskim był na przykład Mariano José de Lara. Tutaj Państwo mają obydwu tych pisarzy, obydwie te postacie na przedstawionych zdjęciach. Mówiąc o epoce romantyzmu, warto wspomnieć tutaj jeszcze raz już wspomnianego wcześniej, we wcześniejszych wykładach artystę Francisco Goya lub Francisco de Goya, też jest tak nazywany, który jest powszechnie uznawany za artystę uniwersalnego. Francisco de Goya był jednym z czołowych hiszpańskich artystów żyjących na pograniczu epok, to jest XVIII i XIX wieku. Jego kariera artystyczna rozpoczęła się około 1771 roku. W ciągu długiego okresu twórczego, trwającego ponad 50 lat, wykonał on około 700 prac malarskich, około 300 grafik i blisko 1000 rysunków. Jego dzieła ewoluują poprzez style baroku, rokoka i neoklasycyzmu oraz łączą cechy preromantyzmu i preimpresjonizmu, które szczególnie widoczne są w pracach ostatnich lat jego twórczości. Tutaj może jeszcze na marginesie warto wspomnieć, że twórca ten, czy artysta, ten malarz miał również poważny wpływ na twórczość innego znanego artysty hiszpańskiego, Picassa. Tematyka jego obrazów jest bardzo rozległa i obejmuje portrety, sceny rodzajowe, historyczne, religijne i martwą naturę. Punktem szczytowym artystycznego wyrazu Goi jest seria tak zwanych czarnych obrazów, o których za momencik jeszcze trochę więcej informacji. Francisco de Goya pochodził z niższej klasy średniej z Saragosy. Pozycja społeczna jego rodziny pozwalała mu na naukę w szkole pijarów oraz kształcenie się w jednej z zaprzyjaźnionych z rodziną pracowni malarskich. Dwukrotnie, ale bez powodzenia usiłował dostać się do Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie. Tutaj może na marginesie taka mała dygresja, że w końcu, będąc już właśnie słynnym artystą, będąc słynnym na dokładkę przez własne swoje siły i własne pieniądze, które właśnie lokował w rozwoju siebie, nie tylko kariery, ale przede wszystkim siebie jako artysty, został wybrany na dyrektora właśnie tej Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Punktem zwrotnym w jego karierze były studia we Włoszech, a także ożenek i przyjaźń ze znaną rodziną malarzy nadwornych. Nazywali się oni Bayou. To zapewniło mu dostęp do dworu królewskiego i pobyt w Madrycie, no i oczywiście również przyczyniło się do dużej ilości zleceń, które pozwoliły mu na wygodne życie. Jego początkowe prace odnoszą się do zamówień dla kościołów, a także dla królewskiej fabryki gobelinów. Były to przede wszystkim obrazy olejne dużych rozmiarów, będące wzornikami dla gobeliniarzy. Tutaj jedna z jego takich właśnie bardziej znanych prac, przedstawiająca mężczyznę i kobietę, zatytułowane Parasolka, no troszeczkę może nie odpowiadające tej scenie, tym niemniej odpowiadające duchowi ówczesnych czasów. W czasach napoleońskich był już znanym artystą, ale również chorym, niemal głuchym człowiekiem. Wiele niepomyślnych wydarzeń życiowych i choroby artysty spowodowały, że na przełomie stuleci wykonywał on niewiele zleceń. Tą sytuację zmieniły nowe wydarzenia polityczne. Podejrzewany o współpracę z okupantami, przeniósł się z Madrytu do odosobnionej posiadłości, gdzie, jak się przypuszcza, po kolejnej ciężkiej chorobie powstała jego bardzo szczególna seria obrazów nazwanych czarnymi. Jeżeli chodzi o te choroby, o których tutaj mowa, w życiu Goi było ich bardzo wiele. Z listów czy z korespondencji ogólnej tego artysty ze swoimi przyjaciółmi miało to miejsce w dosyć regularnych odstępach i choroby były bardzo szczególnie, które niemal przyprawiły go, doprowadziły go do śmierci i być może tak by się stało, gdyby nie leczyli go najlepsi lekarze, gdyby go nie było po prostu na tych lekarzy stać.
Istotne jest również, że do dzisiejszego dnia nie wiadomo, co to były za choroby. Przypuszcza się, że w niektórych momentach mogły być to silne zatrucia spowodowane używaniem farb zawierających ołów, na przykład bieli ołowiowej, bardzo często używanej przez artystów, przez malarzy, nawet do dzisiejszego dnia, chociaż odchodzi się od tych farb z tego właśnie powodu, że wydzielają one takie trujące opary. Tym niemniej nie wyklucza się różnych chorób właśnie takich inwazyjnych czy zakaźnych, które no właściwie w sposób takiego małego cudu udawało się zawsze wykurować. Tym niemniej miały one również wpływ na rozmyślania o życiu, o sensie życia i na troszeczkę takie trzeźwiejsze patrzenie na otaczającą go rzeczywistość, pomimo właśnie tej jego zamożności. Tutaj wspomniałam już o tym, że w czasach napoleońskich, czy po właśnie czasach napoleońskich, po wyjściu Napoleona już, czy wykroczeniu tych wojsk napoleońskich z Hiszpanii, był on podejrzewany o współpracę z okupantem. Było to spowodowane, że również na zlecenie francuskich urzędników, czy bogatych przedstawicieli właśnie tej strefy urzędniczej, wykonywał dla nich portrety, co oczywiście łączyło się wtedy z pojęciem takiej szczególnej zdrady. Ponadto był zwolennikiem reform, może nie wszystkich, które właśnie miały być wprowadzone z ramienia tej władzy francuskiej. Tym niemniej przede wszystkim chodziło o reformy nawiązujące do usunięcia czy zmniejszenia działalności czy wpływów na politykę inkwizycji i swobód nie tyle wyznaniowych, ale przede wszystkim swobód myśli, ograniczenia cenzury i takich innych spraw, które jego jako artystę bezpośrednio dotykały. Jeżeli chodzi o tutaj wspomnianą już serię obrazów nazwaną czarnymi obrazami, cechuje je tematyka brzydoty, deformacji, potworności, monstrualności czy po prostu mistyki. Jeden z takich obrazów mogą Państwo podziwiać tutaj po prawej stronie. Jest on zatytułowany Sabat Czarownic i powstał, jak tutaj Państwo widzą, już u schyłku wieku, czyli właściwie gdy w Europie rozwinęła się i mocne wpływy kulturowe miał romantyzm, który zapoczątkowywał się tak bardzo nieśmiało na terytorium Hiszpanii. Inne znane serie Goi to Gdy rozum śpi, budzą się demony. Niezwykle znana, z całą pewnością Państwo spotkali się już przynajmniej nawet z tym określeniem właśnie, Gdy rozum śpi, budzą się demony. Jest to tytuł serii, ale jednocześnie jest to jeden z obrazów z tych rycin serii. Tutaj Państwo poniżej na tym obrazku mogą sobie go obejrzeć. Za chwilę powiem odrobinę więcej oraz okropności wojny, o których powiem kilka słów za chwilę. Seria Gdy rozum śpi, budzą się demony to zbiór 43 rycin powstałych między 1797 i 1798 rokiem. Główną tematyką jest krytyka inkwizycji i zwalczanie przez nią wszelkich przejawów dociekania i wolności umysłu. W obawie, że dzieła mogą zostać zniszczone przez inkwizycję, Goya podarował je po prostu królowi. Jeżeli chodzi o to wyobrażenie na właśnie załączonej rycinie, i tutaj Państwo mogą również odczytać troszeczkę słabo widoczny, ale tym niemniej czytelny napis po hiszpańsku El sueño la razón produce monstruos. Ta przedstawiona postać, którą Państwo widzą, taką opartą o stół czy o biurko, to jest autoportret czy wyobrażenie samego siebie, czyli w tym momencie Goya namalował swoją osobę, czy przedstawił swoją osobę w takim uśpieniu, a ponad tą osobą, czy poza nią znajdują się różne przedstawienia, takie trochę związane z demonicznością, z wyobrażeniem sobie właśnie tych sił nieczystych, czy diabelskich, uosabianych często w postaci nietoperza, sowy, czy w ogóle zwierząt, istot żyjących nocą.
Te demony z tyłu ukazane to właśnie są przedstawienia tej inkwizycji, tych wywiadowców inkwizycji, tych obserwatorów moralnego zachowania się i czystości umysłu, tych, którzy właśnie stali na czele wychwytywania ludzi, którzy mogliby zagrażać tak władzy inkwizycji, jakby podważać przyjęte zasady tak religijne czy polityczne. Inna ze wspomnianej serii zbiór okropności wojny zawiera 82 ryciny powstałe między 1810 a 1823 rokiem, czyli na krótko przed śmiercią artysty. Jak Państwo widzą, rok 1810 jest rokiem już takich zagorzałych powstań w obrębie Hiszpanii i powolnego wycofywania się wojsk napoleońskich. Okropności wojny powstały pod wpływem właśnie doświadczeń i przeżyć artysty w czasie hiszpańskiej wojny niepodległościowej. Tutaj przedstawiam dwie ilustracje. Jedna z nich jest z całą pewnością Państwu znana, ponieważ jest ona bardzo często reprodukowana w różnych książkach o historii sztuki, czy o właśnie okresie romantyzmu, i Goya przez ten obraz jest najbardziej znany. Jest to obraz zatytułowany 3 maja. Jest to moment po 2 maju 1808 roku, czyli tego zrywu ludności Madrytu, gdzie schwytanych powstańców rozstrzeliwano. Dodatkowo jeszcze zamieściłam dla Państwa jedną z bardzo wielu rycin z tej serii właśnie okropności wojny, ukazujących żołnierzy francuskich, którzy obserwują maltretowanie jednego ze schwytanych jeńców. W tym przypadku mowa jest o kastracji. Tytuł jak zwykle w tej serii odzwierciedla nie to, co obraz pokazuje, ale to, co się właśnie w nim tak od środka w ukryciu znajduje, czyli tytuł jest "Co należy zrobić". Czy chodzi tutaj właśnie o to pytanie, czy naprawdę byłoby konieczne w tym przypadku akurat kastrowanie, czy w ten sposób okaleczanie tych jeńców, a nie tylko po prostu schwytanie ich i uwięzienie, odizolowanie, żeby nie stanowili zagrożenia właśnie w tej wojnie niepodległościowej. Grupa żołnierzy, dwóch żołnierzy troszeczkę umieszczonych tutaj po lewej stronie, przygląda się z uśmiechami właśnie tej niezbyt zabawnej scenie. Ma to właśnie pokazać tą groteskową sytuację, to barbarzyństwo ludzi, którzy uważają się za cywilizowanych lub tą cywilizację chcą krzewić w kraju, który uważany jest za zacofany. Na koniec chciałabym również Państwa zaprosić do obejrzenia reklamy filmu biograficznego o Francisco de Goya pod tytułem Duchy Goi. Państwo mogą znaleźć sobie to również na YouTube w różnych językach. Jest to tylko taka reklamówka, ale może Państwu uda się obejrzeć w wersji kinowej albo wypożyczyć na płycie ten film i sobie obejrzeć. Naprawdę polecam, jest bardzo ciekawy.